Projekty aktów prawnych istotnych dla Nowego Ładu Gospodarczego rozpatruje Sejm. Witam Państwa, dobry wieczór. Na dwudniowym plenarnym posiedzeniu zebrał się Sejm. Dziś była to debata, co się zowie, gospodarcza. Na sejmowym warsztacie wśród wielu innych projekty planu konsolidacji gospodarki narodowej, ustawy budżetowej na rok przeszły i 7 szczegółowych uchwał finansowych. Była też mowa o prawie bankowym i funduszu rozwoju eksportu. Projekty zaprezentowali Wysokiej Izbie wicepremier Ireneusz Sekuła i prezes Narodowego Banku Polskiego Stanisław Pakuła. Nic dziwnego, że przy tak szeroko zarysowanym temacie dyskusja była długa i wielowątkowa. Wypowiedziało się w niej prawie 30 posłów, a zaplanowane na 18.30 zakończenie obrad przeciągnęło się w rezultacie do godziny niemal 19.30. Plan konsolidacji jest dokumentem przejrzystym, zarysowującym drogę wyjścia z pułapki gospodarczej, w której znaleźliśmy się na skutek fatalnej decyzji o zmianie polityki cenowo-dochodowej z początku roku. I zaraz po tym w innym poselskim wystąpieniu. Mimo przykrych doświadczeń i niesprawdzenia się operacji cenowo-dochodowej, nadal idziemy podobną drogą, niszcząc rynek i zaufanie do pieniądza, który z roku na rok jest coraz bardziej gorący. Posłanka Elżbieta Rutkowska skierowała do rządu wiele pytań dotyczących rozwiązań proponowanych w dyskutowanych aktach prawnych. Ja odniosłem wrażenie, że pani posłanka, która przed chwilą zabierała głos, jakby lekko chciała dodać odwagi jeszcze w tych odważnych poczynaniach rządu. Tak, rzeczywiście chciałam. Chciałam większego radykalizmu jeszcze. Dlatego, że mimo wszystko deklaracje i zamierzenia, intencje, czasem przecież bardzo pociągające rządu, nie zawsze mi się z liczbami, na przykład w korekcie NPSG, pogrywają. Że przytoczę, panie premierze. Inwestycje się o 500 000 000 zwiększają, ale nie zmienia się struktura inwestycji. Praktycznie w dalszym ciągu w strukturze inwestycji centralnych większość stanowią inwestycje na przemysły ciężkie. A wiemy, że to jest kierunek, który nas wciągnął też i w kryzys. Wolałabym, żeby to były odwrotne proporcje. Ja z całym szacunkiem odnoszę się do każdej posłanki, do każdego posła, który namawia nas do większego radykalizmu. I będę starał się postępować tak, jak posłowie sobie życzą, pod warunkiem, że będą nas popierać. Polemiczne akcenty wobec przedłożonych projektów ustaw i uchwał znalazły się w wystąpieniu prezesa Narodowego Banku Polskiego Stanisława Pakuły. Prezes Narodowego Banku Polskiego Zdzisław Pakuła nie zgodził się z planowanym zbyt wysokim, jego zdaniem, deficytem budżetu państwa, ponad 1 000 000 000 zł. Panie prezesie, dlaczego? Wychodząc z założenia, że jeśli ma być deficyt budżetu państwa pokryty kredytem bankowym, to w linii prostej niestety oznacza to emisję dodatkowego, pustego pieniądza bez pokrycia. I w związku z tym, stojąc na gruncie obrony polskiej złotówki, z taką wysokością deficytu budżetowego nie mogłem się zgodzić. Uważam bowiem, że istnieje pilna potrzeba dokonania raz jeszcze poszukiwań na rzecz, po pierwsze, zintensyfikowania dochodów budżetowych państwa, a nade wszystko poszukania szeregu możliwych oszczędności w wydatkach budżetowych. A teraz proszę posłuchać, jak wicepremier Ireneusz Sekuła, przemawiając na wstępie dzisiejszej debaty, zarysował tło i motywy proponowanych przez rząd rozwiązań. Gospodarka polska to tygiel sprzeczności. Wyznaczają one wąską ścieżkę postępowania. Jest ona względnie bezpieczna, ale pod warunkiem, że będziemy nią kroczyć szybko i zdecydowanie. Bez potknięć i wahań, bez zbędnych postojów. Wybraliśmy ją, zmagając się z licznymi dylematami. Jak pogodzić ograniczanie skali inflacji z przywracaniem równowagi gospodarczej, zwłaszcza rynkowej? Jak pogodzić preferencje finansowe dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego, gospodarki żywnościowej i ochrony środowiska z ograniczeniem zakresu dotacji budżetowych? Jak pogodzić zasadę urealnienia stopy oprocentowania wkładów oszczędnościowych i kredytów z wygaszaniem inflacji? Jak pogodzić ideę przedsiębiorczości z ograniczaniem kapitału spekulacyjnego, patologii gospodarczych? Jak pogodzić obniżanie wymiaru podatków ze wzrostem obciążeń budżetu, zwłaszcza związanych z zadłużeniem zagranicznym? Jak pogodzić trwały rozwój eksportu z poprawą rynku wewnętrznego?
jak pogodzić utrzymanie realnego poziomu dochodów z wymaganiami efektywności, wiązaniem wysokości płac z rzeczywistymi efektami pracy. Jak pogodzić likwidację kartek, asygnat, przydziałów z zapewnieniem grupom o niższych dochodach dostępu do reglamentowanych dotychczas dóbr. Dylematy te można mnożyć. Ukazują one wyjątkowo trudną, wręcz dramatyczną sytuację, w której przyszło działać nowo powołanej przez Wysoką Izbę Radzie Ministrów. Zdarzało się w przeszłości, a bywa jeszcze tak i dziś, że z rozszerzaniem się zakresu działania mechanizmu rynkowego w gospodarce wiązane są różne obawy. Mówi się z troską o powstawaniu dużych zróżnicowań zarobkowych i szerzej społecznych, o zagrożeniach dla słabszych, o niepewności jutra. To oczywiste, że nowe zwykle napawa nas jakimś niepokojem. Lecz czy nie większym lękiem powinno nas napawać to, co stare, ta znana nam już sytuacja, w której zazwyczaj próbowano równać, lecz tylko w dół, to najgorsze. Istotą deklarowanej przez nas strategii gospodarczej jest wzmocnienie mechanizmów rynkowych. To jedyna słuszna i sprawdzona droga rozwoju gospodarczego. Trudna i ryzykowna. Gwarantuje jednak trwałą przebudowę gospodarki. Zapewnia nieodwracalność reform. W tym miejscu powrócę jeszcze raz do poselskiej dyskusji. Oto jaką przestrogę dał rządowi poseł Edward Kowalczyk. Wielu ludzi chce wierzyć, że tym razem już naprawdę dokonamy jakiegoś przełomu. Werbalna doniosłość przedstawionych Sejmowi dokumentów musi być w najbliższej przyszłości potwierdzona przez fakty odczuwane pozytywnie przez całe skołatane społeczeństwo, dostatecznie już zniecierpliwione obietnicami. Konsolidacja gospodarki nie może stać się kolejnym zaklęciem przeciw złemu duchowi kryzysu. Doraźne gesty nikogo nie zadowolą. Wszystkie dyskutowane dziś projekty ustaw i uchwał określających funkcjonowanie naszej gospodarki w roku przyszłym zostały skierowane do odpowiednich komisji sejmowych i do Rady Społeczno-Gospodarczej. Zostaną tam poddane gruntownej analizie i opatrzone odpowiednim komentarzem oraz ewentualnymi poprawkami. Powrócą na obrady plenarne. Stanie się to już w przyszłym roku. A jutro obrady Sejmu będą kontynuowane. W Sejmie pracowicie. Ustawy o przedsiębiorczości i spółkach z kapitałem zagranicznym przyjęte. Dobry wieczór. Plan reformy wypełnia się konkretami. W Sejmie ważne decyzje, szczegóły prosto z wiejski, Andrzej Szczawiński. Po wczorajszej trudnej debacie nad planem konsolidacji oraz niedopinającym się budżetem państwa mam dzisiaj tylko dobre lub ciekawe wiadomości. Sejm uchwalił dwie bardzo oczekiwane ustawy, które wejdą w życie już od 1 stycznia. O podejmowaniu działalności gospodarczej, a także o kapitale zagranicznym. Po raz pierwszy konsultantami tej drugiej ustawy w naszym Sejmie byli przedstawiciele zachodniego kapitału. Wypowiedzieli się specjalnie dla dziennika. Od miesięcy czekamy na tą ustawę i tak jak tutaj teraz siedzimy w Sejmie, czekamy, aby ona przeszła, bo podejrzewam, jeżeli ona dzisiaj, w ciągu dzisiejszego dnia zostanie przegłosowana i nie przejdzie, to od 1 stycznia zacznie się likwidacja firm polonijnych, których sytuacja będzie bardzo trudna finansowo, zarówno z punktu widzenia podatkowego, jak i z punktu widzenia finansowego. Ile pieniędzy pan zainwestuje w Polsce teraz, kiedy ustawa już stała się faktem? Mogę stwierdzić, że na pewno nowe warunki będą sprzyjały nowym inwestycjom. Osobiście liczę już na moje inwestycje przyszłoroczne na grubo powyżej 1 000 000 marek i kilkuset milionów złotych. Cieszę się, że w ciągu najbliższych lat moja firma będzie mogła brać udział w procesie rozwoju budownictwa w szerokim tego słowa zakresie, a szczególnie mieszkaniowego i społecznie użytkowego. Potrzebnego nam budownictwa. Czego panu jako zagranicznemu przedsiębiorcy zabrakło w tej ustawie? Zapisu, że ogólnie atrakcyjne warunki stworzone dla kapitału zagranicznego nie zostaną pogorszone innymi aktami ustawodawczymi ingerującymi w tą ustawę. Chodzi o spełnienie postulatu, który wielokrotnie był zgłaszany przez nasze środowiska, że sama dobra ustawa, owszem, bardzo ważne,
ale żeby ona została należycie skonsumowana przez inwestorów zagranicznych, muszą oni mieć poczucie, że obowiązywać ich będą w okresie co najmniej 10-letnim takie warunki działania, na mocy których do Polski przyszli. No cóż, żadnych nadzwyczajnych gwarancji nie będą mieć również polscy obywatele, którzy zyskają od 1 stycznia pełną swobodę gospodarczą. Liczyć się będzie konkurencja. A wracając do ustawy o podejmowaniu działalności gospodarczej, chciałbym zwrócić uwagę na dwie strefy specjalne, które ona obejmuje. Jedna to zajęcia uboczne obywateli, produkcja lub usługi, które nie są głównym źródłem utrzymania, głównym źródłem dochodu. Te nie będą wymagały żadnej rejestracji ani żadnego zgłaszania. Na drugim biegunie pozostanie jeszcze 11 strategicznych dziedzin, na przykład związanych z obronnością, gdzie wymagane będą koncesje. A cały środek? Cała pozostała sfera działalności gospodarczej podejmowanej przez osoby fizyczne wystarczy, będzie polegała już w tej chwili na zgłoszeniu do ewidencji organom administracji terenowej szczebla podstawowego. Czyli jednak trzeba będzie pójść do organu administracji? Nie, niekoniecznie pójść. Wystarczy nawet zawiadomić listownię. Trzeba odpowiedzieć tylko na 4 punkty. Imię i nazwisko lub firmę, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, miejsce zamieszkania i datę jej rozpoczęcia. Listę poleconą wystarczy wysłać. Jakie to przedsiębiorstwo można prowadzić? Czy na przykład można prowadzić fabrykę butów na własny rachunek? Można prowadzić na własny rachunek każdą działalność. Nie ma żadnych ograniczeń. Od fabryki butów poprzez przetwórstwo płodów rolnych, zbieractwo jakichś kamieni półszlachetnych, no wszystkie rzeczy, które są tylko inicjatywie ludzkiej dostępne. Jest to jak najszersze otwarcie.